Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem to. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z filmem. Chyba takim, no, pierwszym z końcowych filmów tegorocznych. I chyba takim, na który najwięcej osób czeka i pewnie który najwięcej osób obejrzy, bo wszyscy są zawsze ciekawi, czyli najlepsze książki 2022 roku. Tak, mamy tutaj ich właściwie nie tak dużo, jak na to, że czytałyśmy sporo w tym roku. Ja najwięcej na początku, Tola przy końcu. Tak, ja się dopiero obudziłam teraz. Się bardzo tak obudziła i bardzo dużo czytała. To jednak mamy dość mały. Ja starałam się być bardzo rygorystyczna. Ja z kolei nawet nie. Po prostu rzeczywiście w tym roku trochę ja nie miałam szczęścia do takich książek wyjątkowych, które, wiecie, kształtują moje czytelnictwo. Jest ich tutaj trochę, ale zdecydowanie mniej niż w zeszłym i w jeszcze zeszłym roku. Bardziej zeszłym. Wiesz, co mogłybyśmy zrobić? Ale nie w tym roku, bo w tym roku czytałam mało w ogóle książek, ale w następnym roku mogłybyśmy zrobić najlepsze, ale wiesz, posegregowane na kategorie. Czyli na przykład top 3 tak, fantastyki, top tak, 3 reportaży. Tak, to by było niesamowite. Możemy o tym pomyśleć. Ja kocham organizować, robić, wklejać w kategorie. To brzmi jak bardzo fajny pomysł. Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Natomiast, no właśnie, w tym filmie mamy około po 10 książek, które Wam pokażemy. I tyle. I myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. I jak zazwyczaj jest to dość oczywiste, kto weźmie jaką książkę, tak ja patrzę na stertę Zuzi. Jestem w czystym szoku. Tak, bo ja rzeczywiście nie mam tutaj wszystkich książek, które ceniłam najwyżej. I też ten dobór tych pozycji jest moim zdaniem dość interesujący w moim przypadku. Część na pewno się spodziewacie, ale myślę, że część Was może zaskoczyć, jeżeli tutaj daję. Natomiast te, które będą zaskoczeniem, zostały ze mną po prostu bardzo długo i jakby to jest dla mnie nawet bardziej wartościowe niż to, jeśli książka mi się podoba tuż dokładnie, po skończeniu. Dokładnie. Nie? A z kolei Tola moim zdaniem ma oczywisty stosik. W sensie no, potrafiłabym z pamięci. No wiem. Ale oczywiście nie ma w tym nic złego. To po prostu oznacza, że Tola się nimi bardzo ekscytowała podczas roku. Także jestem się ogromnie dumna. No dobra, to co? Która z nas zaczyna? 3 po 3 zróbmy. Nigdy tego nie robimy, a mamy po tyle samo książek. 3 po 3. 3 po 3. Czyli ja zaczynam. Dobra, to w takim razie, skoro ja wygrałam, to opowiem Wam o książce, która na pewno będzie jedną z najbardziej oczywistych w tym zestawieniu, ponieważ czytałam ją niedawno i zdecydowanie to jest top 1. Myślę, że to jest najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym roku i jest to Remark, czyli Czas życia i czas śmierci. Czytałam ją miesiąc temu i powiem tak, absolutnie przypomniała mi, dlaczego kocham czytać książki i zrobiła ze mną i z moim sercem coś, co nie udaje się praktycznie niczemu, nikomu i nigdy w moim życiu i czytelniczym i normalnym. I oczywiście Remark, można się po nim było spodziewać pięknej książki, natomiast zdecydowanie nie spodziewałam się tego, co tutaj dostanę. Stricte o fabule mamy tutaj niemieckiego żołnierza, który wraca z Rosji, z wojny, na taki urlop do domu, do rodziny. I okazuje się, kiedy tam dojeżdża, że jego wioska, ta niemiecka, jest po prostu w połowie zniszczona. I on na początku, zaczynamy taką przygodę, że on próbuje odnaleźć swoich rodziców. Natomiast tak naprawdę jest to książka o wojnie i o postrzeganiu wojny i o tym, jak bardzo... Zresztą to jest bardzo charakterystyczne dla Remarka. On pisał mocno antywojenną literaturę. I właśnie mamy tutaj takie myślenie na temat tego, czym w ogóle jest wojna, dlaczego ludzie umierają, dlaczego ludzie w niej biorą udział. I to było niesamowite. I historia na tym poziomie fabularnym jest absolutnie fantastyczna. I na poziomie literackim jest moim zdaniem absolutnie wybitna, ale też na poziomie filozoficznym jest po prostu no, taka, że nie da się o niej nie myśleć potem. Nie da się jej zapomnieć, nie da się jej wyrzucić z głowy. Ona zostanie chyba na zawsze ze mną, mam nadzieję. Także zdecydowanie top 1. Szkoda, trochę żałuję, że tak łatwo wybrałam ten numer 1 w moim czytelniczym życiu, bo jednak chciałabym, żeby tych książek było tak wybitnych więcej. No ale z drugiej strony to jest po prostu bezsprzecznie najlepsza książka tego roku. Ja myślę, że w ogóle pod wieloma moimi książkami gdzieś też się podpiszę. Tak, tylko ja ich w większości nie czytałam w tym roku. Faktycznie! No, dlatego jakby... Sensowne, dobra, wszystko ma sens. Dobra. Wiem, od czego zacznę. Czuję się tak... Bez matek, Miry Marciniów. Ogólnie to, zanim zacznę opowiadać, to Mira to takie piękne imię. Ja to wiem, jest że piękne już imię. Mówiłam, ale strasznie mi się podoba. To jest bardzo ładne imię. Mirę. Mhm. To, no, uwielbiam takie imiona twarde z R, bo brzmią tak, nie wiem,
majestatycznie. Ja też bardzo lubię, ja też bardzo lubię. Nasz dziadek zawsze był przeciwnikiem. Wiem, dlatego mamy takie miękkie imiona. Tak, i dlatego nasi, jego dzieci, naszego dziadka, mają na imiona Kalina i Daniel, bo mój, nasz dziadek, przepraszam, był wielkim przeciwnikiem imion. Tak, ja mam Tola, wszyscy mamy L pod sobą. Tak, a dziadek paradoksalnie nazywał się Bernard Grupa, czyli miał najtwardsze chyba imię i twarde nazwisko. I tak, to tak. Anegdota zupełnie nie mająca znaczenia dla tego filmu. No, więc Bez matek to jest spis przemyśleń i anegdot na temat ogólnie matek i konkretnie relacji Miriam Marcinem ze swoją matką. No i tam pojawiają się wątki choroby, śmierci, zapomnienia. Ogólnie jest to dość filozoficzna książka, ale też taka... Kurczę, to jest oksymoron, ja nie mogę tak powiedzieć. Chciałam powiedzieć filozoficzna, ale też przyziemna. No. Okej. Okay. Ale to się nie zgrywa, tak nie może być. Bo taka czuć w niej polskość ogólnie. Okej. Okay. Jeżeli kojarzycie jedną z moich ulubionych piosenek, Chleb Masłowskiej, to tam też czuć tę polskość, i to jest tak celowo zrobione. I bardzo podobnie czuję się w tej książce, tylko to nie jest tak karykaturalne jak w tej piosence. No nie wiem, bo to są takie małe rzeczy, jak na przykład... nie wiem, jaskrawo-niebieski tusz na rzęsach, w sensie wiesz, jak to się nazywa? Cień do powiek. Albo trzepak, albo wysokie bloki. Nie wiem, to mi się tak po prostu kojarzy. Książka przepiękna, drugosąca, znaczników jest mnóstwo i byłoby jeszcze więcej, gdybym ja miała własne znaczniki i mogłabym zaznaczać. I do dzisiaj mam zdjęcia stron, które ze mną zostały i bardzo, bardzo często myślę o tej książce, a też nie tak często o niej mówię. No ogólnie to była jedna z tych książek, z którymi musiałam się chwilę poprzytulać, żeby dojść do siebie. Bardzo polecam, jest to dość terapeutyczne. I jak teraz patrzę na okładkę, to właśnie tak wyglądałam po jej skończeniu, tylko tutaj jeszcze była właśnie ta książka. Także bardzo, bardzo polecam. To z kolei ja tutaj w kontrze odrobinę powiem, że moim zdaniem z kolei nie jest to książka, która trafi tak dla każdego. Co więcej, nie, na pewno, moim tego nie zdaniem mówię. Dużo osób... Nie uzna jej wręcz za jakąś właśnie filozoficzną, tylko uzna za taki bardzo osobisty pamiętnik autorki. Tak, ale ja właśnie lubię takie osobistości. Ja wiem, dlatego jakby szanuję bardzo, natomiast wydaje mi się, że tej książki na przykład nie polecałabym w ciemno gdzieś tam, jak na przykład Remarka mogę polecać w ciemno, bo to myślę, że każdy znajdzie w tej książce coś dla siebie. Tak na przykład Bez matku już bym tak nie poleciła. To teraz ja, żeby trochę zmniejszyć tą takie pełną napięcie atmosferę literaturą piękną i smutną, to pokażę wam książkę, której nikt się tu nie spodziewa, przysięgam. No, ja ale ja spojrzałam na moją listę Goodreadsową, zobaczyłam tę książkę i mówię, no nie, no muszę ją tutaj dać, ponieważ zrobiła ze mną... To było szalone. Jakby, no nie wiem, tak mnie zaskoczyła, tak mi sprawiła dużo frajdy, dużo radości, tak mnie rozemocjonowała, że musiała tu być i jest to Królowa Niczego, Holly Black. Ja chyba jestem ostatnią osobą na świecie, która czytała tę serię i która tę serię skończyła. Natomiast... Nawet ja ją skończyłam przed tobą. Tak, to prawda. I to jeszcze chyba półtora roku wcześniej. No. Natomiast Królowa Niczego to jest... No jakby... No nie, no nie jest to super książka, nie? Dosłownie. Ja nie pamiętam ani jednej rzeczy poza jednym wątkiem. Ja bardzo wyraźnie ją pamiętam, serio? Szczególnie zakończenie. Zresztą ja ją też czytałam dawno temu. Ja w sensie... Ja nie twierdzę, że to jest dobre zakończenie, ja nie twierdzę, że to jest dobra seria. Po prostu dla mnie ona była takim trochę nostalgicznym powrotem do mojej nastoletniości, trochę takim wręcz powiewem świeżości. Właśnie to było połączenie takich rzeczy, których akurat wtedy potrzebowałam, okay. Co sprawiło, że po czasie jak na nią patrzę, to myślę sobie, że wow, że to była ekstra przygoda. I dla tej ekstra przygody umieszczam tę książkę w najlepszych książkach tego roku, mimo że jestem pewna, że nikt z was się tutaj jej nie spodziewał. Jeżeli spodziewaliście się, to dajcie znać, ale będziecie wtedy kłamać. Także Królowa Niczego, oczywiście zacznijcie od Okrutnego Księcia. Moim zdaniem super. Krótka przerwa na napicie się wody. Zapraszam teraz Tolę do swojej kolejnej książki. Dobrze, więc jak już jesteśmy przy takich, no nie wiem, mniej smutnych, powiem wam, wybór jest zastraszający. No nie wiem, kurczę, moje ulubione książki są smutne. Taką miałam potrzebę w tym roku, a właściwie pod koniec, bo na początku w ogóle nie poznaję siebie z początku roku. W sensie nie wiem, co się wtedy działo i nie wiem, co ja wczoraj czytałam, totalnie nie wiem, co się wtedy działo. Wracając, gdzie śpiewają raki? Czytane były w wakacje nad morzem.
polskim z moją babcią i ciocią Kalcią na wyjeździe. Wydaje mi się, że czuję bardzo, bardzo dużo nostalgii do tej książki, bo ona mnie właśnie odwołuje do tamtego wyjazdu. I kurczę, to jest też jedna z książek, którą można polecić każdemu. Tak, ja myślę, że tak. Bo tutaj mamy wielowątkowość, którą ja bardzo cenię. Wielopłaszczyznowość głównych bohaterów. Też połączenie kilku gatunków. Tak, no bo tak zmierzałam do tego. Przepraszam cię, Myszko. Bo mamy tutaj kryminał, mamy też tutaj bardzo dużo przyrody, i które są naprawdę przepiękne. Ja wiem, że wiele z naszych widzów jest w moim wieku i jest zrażonym do opisów natury przez na przykład pana Tadeusza, ale zaufajcie mi, przez to się po prostu płynie. I jak czytacie tę książkę, to nie sposób sobie nie wyobrażać tych wszystkich bagien morskich, tych wszystkich ryb i ptaków, które ona opisuje. Ta książka jest tak głęboko połączona z naturą i ta główna bohaterka, po prostu nie wiem, mam wrażenie, że robiłam kiedyś taki rysunek, że jak ona robi kroki, to po prostu jest stopa tak się łączy z ziemią. Mm-hmm. I okay. Tak, to jest piękne. To jest Kija. Mm-hmm. Kija? Kaja? Kija? Ja chyba widziałam dwa różne tam. No, więc będę mówić Kija, bo tak wybrałam. Poza tym, kurczę. Ja mówię Kija. Nie, w porządku. No nieziemsko mi się podobała. Nie było, nie jestem w stanie, mogę się skupić strasznie mocno i nie jestem w stanie powiedzieć, co mi się w nim nie podobało. Okej. Okay. To jest bardzo subiektywne, ale... No nie wiem, mam po prostu ogromną nostalgię i sentyment tej książki. Jest świetnie napisana i mam w sobie bardzo dużo emocji. I kurczę, niczego mi w niej nie brakuje, nie? Nie mam żadnego niedosytu. Poza tym idziemy z bohaterką przez jej całe życie. Czy jest coś piękniejszego? Czy jest coś piękniejszego? I jeszcze to jest tak dobrze zbudowane, że ja się wczułam w tą bohaterkę i czuję się jak ona w tych wszystkich momentach. I no nie wiem, kurczę, nie mogę o niej rozmawiać, bo się rozkleję. Ale uwielbiam tę książkę. To była piękna recenzja. Dziękuję. Zresztą ja jestem pewna, że Gdzie śpiewają raki akurat wszyscy gdzieś tam w internetach wiedzą, więc jeżeli potrzebowaliście ostatecznej zachęty, żeby po nią sięgnąć, zaufajcie mojej młodszej siostrze. Słuchajcie, moja kolejna książka to Steinbeck na wschód od Edenu. Tego też się nie spodziewałam. Powiem tak, to jest jeden z tych przypadków, kiedy ta książka jest wybitna, natomiast ona nie, po czasie nie mam do niej już takich emocji, jakie miałam. Natomiast uważam, że zasługuje na bycie tutaj, ponieważ po prostu jest no, takim bardzo kompleksowym tworem, bardzo głębokim, bardzo rozbudowanym. Tak naprawdę jest to taka pokoleniowa historia rodzin, taki ciąg przyczynowo-skutkowy, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Takie błędne koło, czyli jak wiecie, patrzycie na kogoś, na przykład na ojca albo na matkę i macie takie myśli, że Boże, wszystko tylko nie będę taka jak oni, a potem macie 20 lat więcej i nagle siadacie w pewnym randomowym dniu na kanapie i uświadamiacie sobie, że robicie dokładnie to samo. No. I to jest ta książka w pigułce. Chociaż oczywiście, no może przesadziłam, może nie w pigułce, ale jakby te motywy mi się najbardziej podobały, ale też oprócz tego to jest taki komentarz trochę społeczeństwa, trochę właśnie taki wręcz karykaturalne pokazanie tego, że człowiek po prostu jest bardzo czasami no, przyziemny i taki bardzo skupiony na takim doczesnym życiu i takim życiu pozbawionym czasami jakiegoś takiego większego celu. I ci bohaterowie trochę próbują to zmienić, próbują odnaleźć, ale różnie im to wychodzi, no bo takie jest życie. I to w tej książce jest absolutnie przepiękne. No i też ona robi ogromne wrażenie, po prostu mówiąc bardzo no, takim utartym już zdaniem, jest po prostu kunsztem. Ta książka jest kunsztowna. I zdecydowanie nie jest to najprostsza jakby do czytania. W sensie nie jest trudno napisana, ale jednak trzeba mieć trochę zaparcia, żeby ją przeczytać w całości, bo momentami jest przydługawa, trzeba jej to przyznać niestety. Natomiast moim zdaniem warto i nie potrafię sobie wyobrazić człowieka, który skończył tę książkę i mówi, że uważa, że ona nie ma nic do zaoferowania. Więc trafia do topki najlepszych, głównie właśnie za to, żeby jej podziękować za to, że istnieje i żeby samej sobie, samą się poklepać po ramieniu i powiedzieć hej, przeczytałaś to. Także Steinbeck. Dobrze, ja bym chciała teraz powiedzieć o Wronach. Czy możemy tylko prosić o w miarę zgrabną i krótką recenzję? Wszyscy już jakby wręcz dość mają patrzenia na tę książkę, no dobrze, w naszych rękach. No dobrze, będzie szybko. Kocham
ochrony tak bardzo. To jest historia o przemocy domowej. Opowiada o małej Basi, właściwie nie tak małej, mającej 12 lat, kiedy książka się zaczyna. No i idziemy z nią przez takie normalne czynności domowe i patrzymy, jak to wygląda w dysfunkcyjnym domu. Nie dość, że mamy jej pierwszą osobową narrację, to mamy też tam jej matkę. To jest niesamowity zabieg. Dosłownie. No. To tak dopełniło tę książkę. No i oczywiście wrony są tutaj również. Jak mam się powiedzieć polonistkę, to są tutaj bohaterkami normalnie. Chciałabym, żeby ich było trochę więcej, bo tutaj mamy jedynie takie aluzje przy rysunkach. I no, nie wiem, to jest w ogóle takie strasznie małostkowe z mojej strony. Tak, w ogóle tu nie ma żadnego tak naprawdę... No wiem, ale tak teraz mi to wpadło do głowy, nieistotne. Mhm. Książka bardzo, bardzo dobra, świetnie napisana. Kurczę, tyle mam ciepła i litości dla Basi z tej książki, ale tak samo jak dla Kasi. I kraje mi się serce, jak myślę sobie, że mnóstwo dzieci przeżyło takie same historie. I... teraz, jak Zuzia opowiedziała o Steinbecku, co jest jeszcze smutniejsze, to fakt, że te dzieci przeżywające te ogromne tragedie i traumy, potem może stać się takie same. W sensie jak matka. W sensie jak matka, no, albo jak ten ojciec. Co jest jeszcze straszniejszą wizją. No nie wiem. To jest bardzo kameralna książka, na to zasadzie, prawda, że ona nie opowiada o jakiejś, wiecie, tam, no, w sensie no pod koniec już tam się dzieją no, takie jest bardzo mała i rzeczywista. Poważne rzeczy, ale ona jest mała. Tak. Tak, to jest taka zamknięta rzeczywistość, w której mamy rodzinę i taką trochę rodzinę za zamkniętymi drzwiami. Tak. Bo Basia normalnie chodzi do szkoły, Basia jest no w porządku, uczennicą i jakby... Tak, chodzi o jakieś spotkania, bierze udział w konkursach. Na pierwszy rzut oka jest wszystko w porządku i to jest takie bardzo przejmujące. Tak, i strasznie mnie kurczę te wszystkie sceny, bo Basia jest bardzo niewinna i to jest główny, chyba taka główny punkt, dlaczego aż tyle czujemy dla niej litości i takiego ciepła i współczucia. Ona nikogo nie oskarża, tak, ona nikogo nie wini, ona po prostu... I jakby... nawet nie jest czasami świadoma tego, co się dzieje w pełni. No. To jest najgorsze. Dobrze. Obiecuję, że ostatni raz pokazuję tę książkę. To w takim razie ja może znowu zmienię troszeczkę klimacik i opowiem o science fiction. Legion wspomnień, James S. A. Corey. To nie jest najlepsza część całego cyklu, natomiast zdecydowanie zasługuje na uznanie tutaj w tym filmie. Po pierwsze dlatego, że hello, skończyłam 10-tomową serię w 2 lata. Brawo, Zuza. A po drugie jest tutaj jedno opowiadanie, które nazywa się Kocioł, z tego co pamiętam. I jest, kurczę, tak dobre. To opowiadanie zrekompensowało mi te wszystkie zwątpienia w tę serię. Te wszystkie momenty, w których myślałam sobie, że nie, ja już do tej serii nie wracam, bo po prostu dzieją się rzeczy, które już mnie nie obchodzą. O, to opowiadanie było tak dobre. Ono jest całkiem długie. Nie wiem, czy ono nie jest jednym z najdłuższych w tej części, bo to jest oczywiście część 10, ale dzieją się tutaj opowiadania, które mają miejsce w różnych momentach dla serii. W różnych. Właśnie, powtórzyłam to 2 razy. I jest to no niezwykłe opowiadanie. Miałam takie ciary, jak tego słuchałam w audio. Miałam takie ciary, jak to słuchałam. I jak się tam jest jeden plot, znaczy nie plot twist, bo właściwie gdyby się nad tym mocniej zastanowić, to ja powinnam była to wiedzieć od samego początku, ale się nie zastanowiłam. I dlatego było to dla mnie takim zaskoczeniem, kiedy się okazało, później co się okazało. I ja po prostu siedziałam i tak jak Tola przytula swoje książki, które zrobiły na niej wrażenie, tak ja siedziałam po prostu tak o... Przeczytałam sobie ten rozdział, znaczy ten ostatni, te parę stron sama jeszcze raz po przesłuchaniu ich w audio. Siedziałam tak o... I mówię, ja cię kręcę. No, także dlatego tę książkę tutaj daję, a poza tym trochę to jest taki właśnie hołd w moją stronę dla całej tej serii, ponieważ jednak pomimo wzlotów i upadków uważam, że koniec końców bardzo warto ją przeczytać, jeżeli lubicie science fiction, bo no, w pewnym momencie to już jest trochę jak rodzina, nie? Także mega wam polecam, ale zdecydowanie dla fanów science fiction nie na początek i nie na taką, jeżeli pomyślicie sobie, a poczytałbym coś fajnego o kosmosie, lekkiego, to nie jest to. Ale jest to bardzo dobre science fiction. Now you. Święto ognia Jakuba Małeckiego jest pierwsza książka Małeckiego, którą udało mi się przeczytać. I no nie przeczytałam w sumie drugiej nigdy. Zaczęłam 3. Zaczęłaś chyba Rdze. I zaczęłam Josefa. Nie. Nie, Josefa na pewno nie zaczęłaś. Nie, to tylko Rdze. A, dobra. Nie, tylko Rdze jednak.
bo mi się wydawało, że więcej zaczynałam. Historia jest o Nastce, tak, o niepełnosprawnej Nastce, jej tacie i Łucji, która jest siostrze jej, która jest baletnicą. Ogólnie historia też mała, jest w swojej zamkniętej rzeczywistości, ale tak dotykająca, jest w niej wiele emocji, a gdy poznajemy backstory jej ojca, to naprawdę coś we mnie pękło wtedy. Strasznie biorę osobiście tę książkę. I'm sorry, strasznie mi stópka zdrętwiała. I'm sorry, nie mogę. I kurczę, no bardzo, bardzo mi się podobała. Widać tę pracę Małeckiego nad tą książką. Jak sobie zamykam oczy i widzę te strony, to widzę jego trud i pasję i miłość włożoną w tę książkę, żeby była ona jak najlepsza. Po prostu w każdym zdaniu widać jego serce. Bardzo, 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 bardzo dobra. I napisane też fajnie. I tylko tutaj szybki disclaimer, nie wiem jak to jest po polsku, szybka notka dla was. Wiem, że rozdziały z perspektywy Nastki mogą być trudne do przeczytania, ale one są przeplatane potem z Łucią, a potem jeszcze chyba z ojcem, więc nie przejmujcie się. To wkręcicie się. To tak miało się. Być. Tak, to o to chodziło. Bardzo, też nią przytulałam w ogóle. Ja kochana książka. Ja to mam w międzyczasie, tego chciałam pokazać właśnie, że mam skarpetki w dinozaury. Dostałam na urodziny. Dobrze, to ja w takim razie teraz może opowiem o książce. Mam takie dwie i chyba opowiem o nich dwóch razem, mimo że są absolutnie kompletnie różne od siebie, ale mam wobec nich podobne emocje i tak naprawdę myślę, że na przykład w zeszłym roku, gdybym je czytała, gdybym miała je ustawiać w rankingu z książkami z zeszłego roku najlepszymi, to one by się tutaj nie znalazły. Ale że jednak poziom mojego czytania był gorszy w tym roku, to jakby mają to swoje miejsce. I jest to Bezbarwny cukur Otazaki i Lata jego pielgrzymstwa, a także Oprzyj swoją samotność o moją. Obydwie te książki wywołały we mnie dużo zaciekawienia do jakby trochę do życia, ale też zaciekawienia do literatury, trochę innej niż standardowo jakby mógł gdzieś tam poznawać. Bezbarwny cukór opowiada o mężczyźnie, który w wieku licealnym miał bardzo, bardzo zżytą grupkę przyjaciół. Oni byli w piątkę i on się zawsze czuł odrobinę inny, dlatego że w sensie odrobinę na granicy na boku, ponieważ wszyscy jego właśnie ci przyjaciele mieli w imionach kolor jakiś, a tylko on nie miał. Stąd jest Bezbarwny cukór, no, że jakby tylko w jego imieniu nie było koloru. I z jakiegoś takiego niezrozumiałego nam powodu jego to bardzo od nich dystansowało. W sensie on sam się jakby sam o sobie tak mówił. To jest w ogóle nieistotne dla tej książki. W sensie jest istotne, ale nie wiem czemu zawieram to w opowiadaniu wam w ogóle. I'm sorry. No i w pewnym momencie nagle cała czwórka się od niego odcina. W ciągu jednego dnia po prostu mówią mu, że już nigdy nie będą chcieć mieć z nim kontaktu. No i on w wieku tam 30 paru lat, czy pod 40, próbuje sobie trochę poukładać życie. I mimo tego, że na pierwszy rzut oka, no wiecie, jest dorosłym mężczyzną, który przeżył już sporo, to jednak ta cała sprawa bardzo w nim siedzi i poznaje kobietę, która mówi mu: hej, a może spróbujesz to wyjaśnić? Może spróbujesz się dowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło? To jest bardzo ciekawa książka. Nie jest jakaś taka, wiecie, na zasadzie, że robicie wow, albo że macie taką myśl, że to jest najlepsza książka, jaką w życiu czytaliście, chociaż mam nadzieję, że dla kogoś właśnie taka będzie. Natomiast ona ma tak dużo bardzo ciekawych myśli. Ona ma tak dużo takich myśli uniwersalnych dla wielu z nas, mimo że na przykład nie byliśmy nigdy akurat w takiej sytuacji. I też bardzo się martwiłam, bo Murakami ma czasami to do siebie, że uwielbia otwarte zakończenia. Ja się bałam, że my do końca się nie dowiemy, dlaczego ta paczka się rozpadła. Natomiast na całe szczęście jest tutaj to powiedziane. No to nie miała, ta książka nie miałaby sensu, gdyby nie było. Wiesz co, powiem ci, że wydaje mi się, że Murakami mógłby ją obronić, bo już były dwie takie książki, które pozostawiał otwarte zakończenie. Na przykład moja ulubiona, czyli Sputnik, Sweetheart. Natomiast tutaj tego nie ma i na całe szczęście, bo rzeczywiście ona jest kompletna dzięki temu. Nie podobały mi się za bardzo wątki realizmu magicznego i chyba tutaj... O nie, Murakami, dlaczego znowu? Tylko one są tu bardzo małe, to są raczej takie opowieści, takie trochę baśniowe. Natomiast to wybijało mnie z rytmu i przechodząc bardzo płynnie do drugiej książki, tutaj również był jeden element, który mnie mocno wybijał z rytmu, a mianowicie matematyka. No. To nie jest wada, bo ta książka dokładnie taka miała być.
ale jednak dla mnie, która się absolutnie tym nie interesuje, niektóre rzeczy były bardzo ciekawe i niektóre te matematyczne wręcz metafory odnoszące się do naszego życia były naprawdę inspirujące, ale jednak bardzo często mnie to nie... Wiecie, no ja nie mogłam się z tym kliknąć, nie? I tak samo jest tutaj też przeplatany motyw, tylko ja nie pamiętam nazwiska, musicie dać mi moment. Sofii Kowalewskiej. Sofia Kowalewska to również była matematyczka, która żyła 100 lat przed bohaterami i właśnie główna bohaterka pisze trochę jej historię, trochę się inspiruje, trochę opowiada o jej życiu i jakby te elementy znowu mi się mniej podobały, dlatego że ja nie miałam z nimi żadnej konekcji emocjonalnej. Natomiast w czym ta książka moim zdaniem jest absolutnie fenomenalna, to w pokazaniu po pierwsze toksycznych relacji, po drugie w jakby zaznaczeniu, jak bardzo człowiek potrafi sam siebie zapędzić po prostu do rogu i nie wychodzić, bo się nie potrafi, bo się nie ma siły i czasami już się nawet nie chce, bo ten róg jest, zaczyna być wygodny. I ta książka robi to świetnie. Mamy tutaj romans między nauczycielem a studentką, który jest no, koszmarnie toksyczny, koszmarny w ogóle. I wiecie, no... Mnóstwo emocji wzbudza ta książka od takiego rozczarowania bohaterką, która podejmuje dziwne decyzje czasami, takie, które dla nas są niezrozumiałe, bo ty sobie myślisz, ja bym się tak nie zachował, ale potem jakby następuje druga myśl pod tytułem, ale właściwie to skąd mam wiedzieć, jakbym się zachował, nie? Że może jednak, no. Może jednak powinienem nie oceniać tak ostro, nie? Więc jest to książka o miłości, o smutku, o cierpieniu, o matematyce. I o absolutnie wielkiej pasji. Więc zdecydowanie oprzyj swoją samotność o moją. Jest ciekawym tworem literackim. Szczególnie, że jest to książka, ja wam zaraz powiem, norweska. Nie norweska. Norweska. Pogadane. Zamroczną rzeką. O niej mówię bardzo mało, ale też często o niej myślę. To była jedna chyba z pierwszych książek, które to realnie 15 minut po prostu trzymała w rękach. No, to była książka chyba, która zapoczątkowała moje przytrzymanie się do książek. Ja miałam taką załamkę, jak ją skończyłam. Słuchaj, nie, wy sobie nie wyobrażacie. Na pełnej petardzie leciała smutna muzyka, ja zaryczona ze smarkana i po prostu trzymałam tę książkę już nawet paznokciami, się wbijałam, bo byłam tak zdruzgotana tą całą historią. Kurczę, ona opowiada o jakby chyba pół Japończyku, pół Koreańczyku. A wydaje mi się, że on był Japończykiem w całości. No, okej, ale był wykluczony ze społeczeństwa i w tym w pewnym momencie jego ojciec zdecydował, że hej, Korea Północna, tak się promuje, wszystko tam jest pod dostatkiem, musi być tam super. Przynieśli się do Korei Północnej. Z Japonii. I no zaraz później tak naprawdę wszystko się rozpadło. On nie mógł widzieć swojej rodziny, harował jak wół. Kurczę. Tam są takie absolutnie druzgocące sceny. I to jest tak jakby zamknięty temat dla społeczeństwa, o tym się nie mówi. No w mediach na pewno się nie mówi, właśnie nie ma informacji. No właśnie. A to jest w ogóle reportaż, co prawda wydaje mi się, że może być odrobinę beletryzowany. No tak. Natomiast no wciąż jest to historia, myślę, których wiele było właśnie w tamtym kręgu kulturowym. No, przepraszam, przerwałam cię. Nie, spokojnie. Druzgocąca książka i myślę, że to jest najlepsze słowo, jakim można ją opisać. I kurczę, ja widzę tę całą frustrację i ten cały stres napierający, wylewający się wręcz z tej książki. Z tych wszystkich bohaterów zrozpaczonych swoją sytuacją, ale właściwie bezbronnych. No bo co oni mają zrobić? Jak jest każdy, jest domino i ono może polecieć z ich jednym fałszywym ruchem. Mhm. No i zakończenie. To jeżeli jesteśmy przy reportażach, też mam tutaj jeden jeszcze, a właściwie jeszcze dwa. Mam tutaj książkę Niezłomny, Caroline Alexander. Jest to coś, co wzięło mnie absolutnie z zaskoczenia. Kocham tę książkę, nie jest ona już tak smutna jak twoja. Natomiast jest to historia oczywiście na faktach. Reportaże historyczne to chyba jeden z moich absolutnie faworytów, jeśli chodzi o reportaże, ponieważ jeżeli mają ciekawy dla mnie temat, no to są w ogóle... fantastyczne. No i mamy tutaj historię Shackletona, który w roku 1914 bodajże, teraz tutaj nie znajdę, natomiast na samym początku wojny, zdecydował się pojechać na Antarktydę i ją przejść całą Antarktydę. A Biała Elegia? To w ogóle jest zupełnie inna książka. Ja wiem, ale Biała Elegia nie chciałaś przejść. Nie, Biała Elegia była dla mnie w porządku.
Aha. Mówimy o tej książce. Ona nie była dla mnie wybitna. No i mamy tutaj historię właśnie, w której Shackleton zbiera swoją drużynę. Powiedziałam to tak, jakby to było super zadanie, zbiera załogę i decydują się popłynąć na Antarktydę. Natomiast już w tak naprawdę początkowej fazie tej podróży docierają, wydaje mi się, że albo z opóźnieniem, albo pogoda się im bardzo zmieniła, już teraz nie pamiętam, i nawet nie dotarli do kontynentu, ponieważ lód zamknął ich po prostu na Oceanie Antarktycznym. Czy jest Ocean Antarktyczny? Arktyczny. No arktyczny jest na górze. Wiecie, że teraz zwątpiłam, czy jest Ocean Antarktyczny? Zuzia, która I'm sorry. Rozszerzoną geografię. Ja potrafię, aż sprawdzę to teraz, ja potrafię wymienić państwa świata alfabetycznie, natomiast... Dobra, sprawdzone, Ocean Południowy. Ocean Południowy? To też jakoś nie brzmi. No ale dobra, to załóżmy, że wiemy o wszystko, co chodzi. I właśnie tam, na tym oceanie jeszcze zamknęła ich kra lodowa, do tego stopnia, że no, statek nie był w stanie się ruszyć, bo nie mógł płynąć, ponieważ nie było wody, tylko był lód. I oni tam mieszkali w ogóle jakieś strasznie dużo tygodni i w pewnym momencie ten lód tak zaczął napierać, że ich statek, który wtedy był drewniany, pękł. I oni musieli przeżyć przez półtora roku właśnie na Antarktydzie, a potem na oceanie obok, bo próbowali dopłynąć do jakiejś cywilizacji i musieli tam przeżyć przez te półtora roku bez tak naprawdę zapasów, bez prawie bez nadziei na to, żeby cokolwiek się zmieniło i żeby jakkolwiek sytuację uratować. Tylko nawet wiecie, co nie jest najpiękniejsze w tej książce? Nawet ta historia to jest jedno, ale postać Shackletona. On nie jest opisywany jako super człowiek, ani nie jest opisywany jako, wiecie, ktoś, kto nie wiadomo po prostu ile miał w sobie zalet. Natomiast jest tutaj jego portret psychologiczny opisany bardzo łatwo. To był człowiek, który absolutnie wszystko by oddał za tych ludzi, ponieważ czuł za nich odpowiedzialność i poświęciłby każdą jedną część swojego ciała, żeby im wszystkim stało się, jakby, żeby wszyscy przeżyli. I to było niesamowite. I to, jak w jaki sposób oni go opisywali... To jest rzadka cecha. Nie wszyscy go lubili. I oni czasami mówią, że nie lubili po prostu go jako człowieka, ale nie można mu odmówić, jak wspaniałym liderem był i jak wspaniałym kapitanem był. Aż się zakrztusiłam z tych emocji. I to jest w tej książce absolutnie fascynujące, inspirujące, bo on po prostu taką napawa taką dumą, że jestem też człowiekiem. I że skoro człowiek potrafi takie rzeczy... i tak się zachowywać, to może dla mnie jest jeszcze nadzieja, nie? I on w ogóle tam robią niesamowite rzeczy, robi Shackleton, żeby uratować tą swoją załogę. No naprawdę, jeżeli wy lubicie takie tematy, to jest jedna z najlepszych książek, jakie ja czytałam w życiu. Pokażę wam okładkę jeszcze raz. Możecie ją zamówić sobie i przeczytać? Będę mega wdzięczna. Wzruszyłam się na niej dwa razy i się popłakałam, i to na wesołym fragmencie. Więc please, zróbcie to dla mnie. Mroczna materia, Blake'a Croucha. Wszyscy wiemy, że książka wybitna, więc też się nie będę za bardzo rozwozić. Genialnie napisana. I jeżeli jakimś cudem ktoś jest na tym kanale i nie zna fabuły tej książki, to szybciutko opowiem. Mamy tutaj mężczyznę, który budzi się i dowiaduje się, że jego żona jakby nigdy nie była jego żoną, a jego syn nie istnieje. I to myślę, że wystarczy, żeby każdego człowieka, który lubi takie rzeczy, zainteresować. Dosłownie. Tak. I dobry. Nawet jeżeli kogoś to nie interesuje, to naprawdę przeczytajcie to. Ja się tak wciągnęłam, to mnie wyrwało z mojego zastoju czytelniczego. Nie było książki od dawien dawna w tamtym momencie, która tak by mnie pochłonęła całą sobą. Ja czytałam ją naraz i pamiętam, że po prostu ludzie coś do mnie mówili, teraz czytam. Mam pisała swoje teorie na ten temat. Do dzisiaj mam notatkę w ogóle z tym wszystkim pisanym na świeżo. Także... cudowne. I jeżeli myślicie, że to jest tylko takie sci-fi albo nie wiem, post-apo, nie wiem jak może się bardziej prezentować. Bardziej sci-fi thriller bym powiedziała. Sci-fi thriller, taki no czysto po prostu fabularny, to jest tutaj też bardzo dużo psychologii i... I filozofii nawet. Głębokości w tej książce, także warto to odkryć. To ja szybciutko powiem wam tylko o kolejnych dwóch dość lekkich książkach, ale jednak wyjątkowych dla mnie w tym roku, czyli Legenda i Geniusz. Wow, to jest jedna z moich ulubionych serii młodzieżowych, które czytałam, już jako dorosła zresztą, bo nie czytałam ich nigdy wcześniej. Wy bardzo dobrze znacie te książki, więc ja tutaj również nie będę się rozwodzić, natomiast jest to dystopia, lata 2012, ale naprawdę moim zdaniem bardzo dobra, straszliwie inteligentna jakby na swój gatunek, bo jednak nie zawsze trzeba oczekiwać od tego typu książek takiej
po prostu głębi i filozofii i myślenia na temat życia, a tutaj to wszystko jest, więc po prostu bardzo kompleksowa, mimo że młodzieżowa, także bardzo mi się podobało. Dr. Jekyll i pan Hyde. Jest to klasyk, bardzo dobry na zaczęcie, tak mi się wydaje. Chociaż ja też wiele klasyki nie czytałam, więc nie wiem, co mogę mówić. Jest króciutki, żeby to was zachęci, ale teraz szybkie ostrzeżenie. Nie czyta się go wcale szybko. Ja miałam wiele wzlotów i upadków podczas tej książki, ale co absolutnie mi to wszystko zrekompensowało, to zakończenie, które było po prostu nieziemskie. To jest ostatni rozdział. Ja mam tutaj tyle pozaznaczonych rzeczy. Oczywiście widać jedną, ale bo ja nie mam znaczników, nie jestem miliarderką jak Zuzia. Ja po prostu zaznaczam na stronach, bo po co, od czegoś są strony, tak? Szanuję, ja lubię to robić. Sprawia mi to frajdę. Kumam. A znaczniki kosztują 9,99. I wiesz co? I kupujesz takich paczkę na tydzień. Serio? To na ile? Jedna paczka starcza mi na co najmniej 30 książek. Mhm. Bo ja też nie w każdej książce zaznaczam. Też racja. No dobra, wrócimy. Fajna pogadanka, no. Wrócimy do tego. Opowieść, która zaczyna się z bardzo jasnym przedstawieniem czarnego, białego, dobra i zła, a potem magicznie te wszystkie kolory się ze sobą mieszają i mamy tylko jeden szary, co jest przepiękne. Wow, to było bardzo ładne zdanie. Dziękuję. To ja jeszcze tutaj reportaż, może wróci. Też o nim bardzo dużo mówiłam, a mimo to mam wrażenie, że jeszcze za mało osób to czyta. Jest to absolutnie wybitny reportaż, dość lekki i zdecydowanie dobrze napisany, w takim piórem właśnie wręcz beletryzowanym trochę, chociaż to jest bardzo jakby typowy reportaż. Natomiast no jest to reportaż o Uzbekistanie. Ja po to sięgnęłam, bo myślałam, że będzie to reportaż o wysuszeniu Jeziora Aralskiego. Tak dobrze mówię? Aralskiego. Tak. Natomiast, bo tak też opis trochę brzmi, natomiast nie idźcie do tej książki z tym. Jest tego trochę, ale to nie jest główny, na tym się nie głównie skupiamy, tylko właśnie na Uzbekistanie i na jego historii, na ludziach, na tym, dlaczego to społeczeństwo tak, a nie inaczej wygląda. I ja uwielbiam takie książki, szczególnie, że ta mnie wzięła bardzo z dużego zaskoczenia i no po prostu to było moje takie odkrycie, moje cudeńko, mój konik. Zakochałam się w Uzbekistanie po tej książce i bardzo, bardzo chciałabym tam pojechać, więc myślę, że jakby, jeżeli to jest reportaż podróżniczy, to zrobił dokładnie to, co miał zrobić. Katyla Algernona. I przepraszam, że jestem taką przewidywalną w tych wszystkich moich rankingach, ale jeżeli jakaś książka mi się podoba, to podoba mi się całym moim sercem. Tak. No i też wy musicie to oglądać i następne 4 miesiące musicie przeżyć z tym, że nie będę się zamykać na temat tej książki, więc powodzenia ogólnie życiowego z moim udziałem na tym kanale. Kwiaty dla Algernona opowiadają o mężczyźnie, który ma niski wskaźnik inteligencji. No i mamy tutaj po prostu eksperymenty na tym, ponieważ pierw eksperymentowano na mężczy i teraz stwierdzili, że są gotowi przerzucić się na człowieka. Co jest ważne, to faktycznie może być mozolnie na początku, przez to, że to są dzienniki, to jest, mamy tutaj wiele błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, żeby pokazać, jak to jest, no wiecie. No, że on nie potrafił po prostu na początku dobrze pisać. No tak, to jest celowe, nie wiem, czy można byłoby stwierdzić inaczej. Kurczę, niesamowicie filozoficzna książka, bardzo, bardzo mnie dotknęła. To będzie absolutnie niezwiązane z czymkolwiek, ale czuję potrzebę to powiedzieć. Kojarzy mi się z marmurem, z taką jakąś gładką powierzchnią wypolerowanego kamienia. Dzięki. To tyle. Szanuję. Obserwujemy, jak bohater się zmienia. Jak zmienia się drastycznie. Jak przechodzi z jednego człowieka w drugiego. Jak mało zostaje z niego dobra. I jakiegoś współczucia i empatii, i cech ludzkich po prostu. Ale też, jeżeli ja mogę coś dodać, wydaje mi się, że ta książka świetnie pokazuje, że wraz ze wzrostem inteligencji, jakby im inteligentniejszy jest człowiek i im więcej poświęca czasu na myśli na temat życia, tym jest mniej szczęśliwy. No, i im dłużej zastanawiamy się nad tym, dlaczego jesteśmy tutaj, dlaczego robimy to, co robimy, to nie znajdziemy spokoju chyba już nigdy. I też, co warto jest zaznaczyć, tutaj mamy też wiele no nie napisanych, ale to czuć takiej wyższości ze strony potem wszystkich.
punkt. Wisienka na torcie. Czy my jedną książkę mamy wspólną taką? Tak. To szybciutko, bo o niej bardzo dużo mówiłyśmy. Niespokojni ludzie. Jest to jedna z najbardziej też niespodziankowych książek w naszym życiu. No, to prawda. Taka, która jest równocześnie przesmutna i niosąca mnóstwo nadziei. Tak. No to super, to super, pokonane. Fajnie, nie? I jest to, jeżeli na przykład nie czytacie dużo książek. Wielowątkowa, bardzo dobra. I jeżeli nie czytacie dużo książek, ja myślę, że to może być świetny sposób na rozpoczęcie. Bo ona jest bardzo lekko napisana, bardzo tak, że was chwyta od razu. I naprawdę, naprawdę robi robotę. Jesteś w audiobooku? Tak. Także Niespokojni ludzie. Ja tu mam ostatnią książkę, czyli Normalni ludzie w ogóle. Fun fact, dość podobne tytuły. Pieszne. To również, to było ogromne moje zaskoczenie. To, że ta książka zrobiła na mnie wrażenie. Ja uważam, że to była szansa jedna na milion, bo ja myślałam, że ja wiem, co w niej będzie. Ja myślałam, że ja jestem przekonana, że ja wiem, gdzie ta książka idzie. I rzeczywiście trochę wiedziałam, ale jednak to nie miało żadnego znaczenia. Mamy tutaj historię Marianne i Connellego. Tak, Connellego, którzy się poznają w liceum i zaczynają ze sobą chodzić. No i w sumie tak się to zaczyna. To jest Maria, tak? Marianne? Marianne. Marianne, to jest Connell coś tam. I chodzą. Natomiast clue jest tej książki zupełnie inne i clue jest takie, że czasami... Też nie chodzą, latają. Pływają jak na okładce. Ej, no trochę tak. Dokładnie. Clue jest takie tej książki, taka myśl przewodnia, którą czuć od samego początku do samego końca, że czasami to, że się kogoś bardzo kocha, nie wystarczy. I czasami możesz... A nie, to było bardzo smutne zdanie. O nie. Jakie było? To było bardzo smutne zdanie. Bardzo smutne. I że czasami jakby to, że się kogoś kocha, nie oznacza się, że jest się dobrym dla drugiego człowieka. O nie, nie mów tak. I jakby to... I to zdecydowanie bije z tej książki. Bije taka nieumiejętność poradzenia sobie z miłością po prostu. I nieumiejętność odnalezienia się w tym. I ostatnia książka, której nie mogę tutaj zabraknąć, Przemijana... Czytana przeze mnie w audiobooku, czyli słuchana. Miałam wobec niej bardzo duże oczekiwania, tak jak wobec samego Franza Kawki. Absolutnie wszystko mi spełnił. Mężczyzna niesamowity. Niedawno nie byłam tak usatysfakcjonowana z tym, że miałam tak wysokie oczekiwania. Udało się. To było to. Przemiana opowiada o Gregorze Samsie, który pewnego dnia obudził się i zamienił się w robaka. Jak brzmi to śmiesznie? Jest bardzo filozoficzne, bardzo głębokie, bardzo życiowe, trafia do mnie i jak nie ma tutaj za dużo emocji, to jest tyle chodzących metafor, że jest to niesamowite. Po prostu mogłabym godzinami siedzieć i analizować kąt pod kątem, nawet łącznie z jego biografią. O mój Boże, jak w wakacje to zrobię. Dobrze. Połączę te wszystkie książki z jego życiem. O Jezu, bardzo mam ochotę to zrobić. Dobra, wracajmy, bo się trochę rozmarzyłam. Kołam robić wykresy, to dziwne jak na humanistkę. No, bardzo, bardzo do mnie trafiła, ale też nie trafi do wszystkich, więc ostrożnie. Ale też mogę bardzo polecić list do ojca. Tylko też coś zupełnie innego. Tak, to prawda. Wiecie, jaką mam myśl teraz? Że moja siostra jest strasznie inteligentną, młodą kobietą. No. I nie wiem, kiedy mi uciekła ta dziewczynka. Trochę smutna myśl na sam koniec. I'm so sorry. Cytat Franza Kawki trochę mi... A więc zgubiła mi się pani kompletnie. No, bardzo ładne zdanie. No dobrze, moi drodzy, bo trochę sobie tutaj pogadałyśmy, trochę się porozmarzywałyśmy, że tak się wyrażę. No i mamy nadzieję, że ten film wam się podobał, że może... I mam nadzieję, że... Nie przewidzieliście wszystkich naszych wyborów. I że nie jesteście tak smutni jak my podczas robienia tego filmu z jakiegoś powodu. To chyba przeze mnie, bo ja lubię smutne książki. Ale ja też bardzo lubię smutne książki. Niestety mam wrażenie, że te, które chciałam przeczytać i wiedziałam, że się zakocham, już to zrobiłam w zeszłych latach. I teraz muszę szukać. Muszę bardzo intensywnie szukać. Dlatego jeżeli macie dobre, smutne książki o, tak. po kroju na przykład mojego roku relaksu i odpoczynku albo blizny, to koniecznie dajcie znać. Napiszcie też, co waszymi było ulubionymi książkami w tym roku. No i mamy nadzieję, że widzimy się już w następnym filmie. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć.